Witajcie w pierwszym odcinku z kariery zawodnika w FIFA 23. Jakiś czas temu pytałem w ankiecie, czy chcielibyście na tym kanale zobaczyć właśnie karierę zawodnika dla odmiany. No i patrząc na wyniki ankiety, okazuje się, że tak. Choć jej wyniki trzeba przyznać, że są bardzo wyrównane, bo pierwsza opcja w ankiecie, która uwzględniała tylko karierę menadżera na kanale, to aż 41% głosów. Później opcja z 6 odcinkami menadżera na tydzień i jednym odcinkiem zawodnika to jest zaledwie 9%. No a na 5 odcinków menadżera i 2 odcinki zawodnika tygodniowo zagłosowało 50%, dokładnie połowa z Was w momencie, w którym nagrywam ten odcinek. No ale to w dalszym ciągu jest zwycięstwo właśnie opcji z karierą zawodnika, więc tą karierę dzisiaj sobie rozpoczynamy. Tak więc tworzymy nowego zawodnika. Dzisiaj to zrobię bez cięć. Wszystko to, co tutaj będę robił, to sobie zobaczycie. I myślę, że możemy wybrać tutaj właśnie tego pierwszego piłkarza, ale go sobie mocno poprzerabiamy. No i tak jak to bywa w moich karierach, ja oczywiście tutaj chciałbym wprowadzić pewien wątek, pewną fabułę do tej kariery i z jakim zawodnikiem będziemy mieć do czynienia. To nie będzie kariera mną samym tak jakby, tylko to będzie kariera zawodnika, który ma polskie pochodzenie, wychował się w Stanach Zjednoczonych, a teraz wraca do Polski po to, żeby podbić piłkarską Europę. Na imię będzie miał Nicolas, a na nazwisko będzie miał James. Nicolas James będzie naszym zawodnikiem. Przydomek to Nicolas. Będziemy głównie się jego imieniem posługiwać i to będzie miał też na koszulce. Imię w komentarzu powinniśmy je spokojnie znaleźć, więc szukamy sobie tego imienia. Ale widzimy, że ich tutaj jest naprawdę sporo. Czekajcie, czy nie da się tego jakoś przełączyć? Okej, można iść w ten sposób. Aha, tu są same na A. Czekajcie, tutaj, o dobra, dobra. Więc przechodzimy, dużo tego jest naprawdę do wyboru, tutaj trzeba przyznać. Więc przechodzimy sobie na literę N. I szukamy imienia Nicolas. Fajnie będzie mieć, o właśnie, jest, super. Fajnie będzie mieć to imię w komentarzu. Na koszulce tutaj też ważne jest to, żeby było Nicolas. Okej, tutaj dopiero zauważyłem, że w przydomku zrobiłem błąd, bo przez K napisałem, a ma być przez CH. Okej, więc tu chyba wszędzie jest to napisane poprawnie. Muszę się upewnić, żeby nigdzie nie było błędu. Numer na koszulce możemy sobie dać 9, ponieważ nasz piłkarz będzie napastnikiem. Jeśli chodzi o kraj, to będzie to Polska. Tak jak mówię, to jest piłkarz, który wychował się w Stanach Zjednoczonych, ale przyleciał do Polski i tutaj będzie teraz rozwijał swoją karierę. Jaki byśmy mu tutaj dali rok urodzenia? To mnie zastanawia. Jeśli damy na przykład, jaki możemy dać najmłodszy, 2004, ale myślę, że to przesada. Mamy rok 2022, więc myślę, że 2002 tutaj możemy dać. Tutaj coś myślę w miarę losowego. Może niech on będzie z czerwca na przykład. I tutaj sobie wylosujemy. Niech to będzie 17 czerwca. Okej, więc to mamy. I teraz tak, skoro tutaj wszystko już jest, to przechodzimy do atrybutów. I akurat jeśli chodzi o wzrost i wagę, to chciałbym, żeby to wyglądało mniej więcej tak, jak to wygląda rzeczywiście u mnie. Tutaj chciałbym, żeby to był zawodnik podobny do mnie z rzeczywistości. Ja mam 1,85 m i aktualnie ważę 75 kg, więc tak go sobie tutaj ustawiamy. Dalej. Tutaj nie możemy się przesuwać za bardzo. Tylko właśnie, czemu nie możemy się tutaj przesuwać? Nie wiem, ale dobra. Więc tak, pozycja. Napastnik. Noga prawa. Dokładnie tak to ustawiamy. Zobaczmy ewentualnie, czy środkowy napastnik to nie będzie dla nas lepsza pozycja. Tutaj widzimy wykończenie 71, tutaj 73. Mi zależy na tym, żeby było jak najlepsze. Więc idźmy po prostu w napastnika. Przechodzimy teraz sobie do tworzenia tego zawodnika, żeby on nam tutaj jakoś ciekawie wyglądał. No i co my byśmy tutaj chcieli z nim zrobić? Tutaj znowu mam ten błąd jak zwykle z myszką, więc dajcie mi chwilę, żeby to opanować. Dobra, myślę, że łatwiej będzie to po prostu myszką robić, bo tutaj błędy naprawdę się jakieś dziwne pokazują. No i teraz jaką twarz byśmy mu dali? Myślę, że ta była w sumie całkiem... Aha, ta była ustawiona, nie pamiętam czy ta. Dobra, musimy jakąś wybrać.
Pomyślmy, która to mogłaby być, która wygląda ciekawie. Ta wygląda całkiem nieźle, ale pomyślmy jeszcze o jakiejś innej ewentualnie. My i tak później jeszcze go troszeczkę poprzerabiamy. Trochę trudny wybór, szczerze mówiąc. Dobra, może zostańmy przy tej, ale tutaj się na pewno jeszcze sporo pozmienia. Więc tak, przechodzimy sobie do karnacji. Myślę, że karnacja jest w sumie okej. Możemy zostawić taką, jaka jest, żeby też nie za długo się bawić z tym wszystkim. Jeśli chodzi o oczy, to wydaje mi się, że te są całkiem okej. Ewentualnie, które mogłyby być te? Nie, myślę, że te są okej. Jeśli chodzi o kolor oczu, to zrobimy mu może zielone takie. Okej, będą w porządku, więc to mamy ogarnięte. Teraz lecimy dalej. Jeśli chodzi o brwi, to myślę, że mogą być takie. Jeśli chodzi o kolor, no to myślę, że też tutaj jest w porządku wszystko. Przechodzimy sobie dalej. Jeśli chodzi o nos, jaki byśmy mu tutaj zrobili nos? Zobaczmy, jak ten wygląda. I myślę, że wygląda całkiem ok. Dobra, więc nie będę szukał dalej. Jeśli chodzi o usta, to tutaj może byśmy wzięli jakieś inne, a te są całkiem sympatyczne. Dobra, więc zostawmy te. Policzki i szczęka, tutaj podoba mi się tak, jak jest, więc nic nie będę zmieniał. Podbródek, w ogóle obróćmy go sobie może. Tylko w jaki sposób byśmy go może zobaczyli z tej perspektywy. Okej, zobaczmy go tak. I wydaje mi się, że on wygląda naprawdę fajnie. Całkiem fajnie, więc tutaj też pod tym względem zmieniać nic raczej nie będziemy. Więc przechodzimy sobie teraz dalej i znowu coś z myszką jest nie tak. Dobrze, więc przechodzimy teraz do uszu i tutaj też chyba jakieś zmiany nie są potrzebne w sumie. Może niech będą te pierwsze. Lecimy dalej, włosy. I tutaj troszeczkę byśmy się musieli zastanowić, choć powiem szczerze, że ta fryzura jak najbardziej mi się podoba, tylko uważam, że ciemne włosy powinien mieć. Aż tak to może niekoniecznie, ale te są w porządku. Myślę, że wygląda fajnie z tymi włosami. Ewentualnie, no jakie jeszcze by mogły być? Tutaj są jeszcze jakieś ciekawe kolory? Dużo w ogóle z tych kolorów. Bardzo dużo. Może te. Te wyglądają dobrze. Zobaczmy jeszcze dalej, jakie tam mamy. Bardzo dużo ich tutaj jest. Chyba jest dużo więcej niż w FIFA 22, jak teraz patrzę. Dobra, zostańmy przy tych włosach, bo nie chcę, żeby były czarne, ale chcę, żeby były ciemne. A jeśli chodzi o samą fryzurę, to uważam, że ona też jest tutaj w porządku. I na razie przy niej zostaniemy. Na pewno będziemy sobie tego naszego piłkarza z czasem też troszeczkę zmieniać. Na razie bez zarostu, bo to jest młody piłkarz. Być może w kolejnych sezonach ten zarost się pojawi. Jeśli chodzi o strój, no to tak, koszulkę chcemy wypuszczoną. Dopasowanie stroju, zobaczmy, przejdźmy dalej. Buty. Jeśli chodzi o buty, to powiem wam szczerze, muszę się przyjrzeć, jakie tutaj w ogóle są. Przejdźmy może bardziej tutaj. I mi zawsze podobały się, o właśnie te. To są buty, które mi się zawsze podobały, więc je sobie wybierzemy. Lecimy dalej. Czy tutaj chcemy coś robić? Wydaje mi się, że nie. Tym może się zajmiemy za jakiś czas. I przechodzimy jeszcze tutaj do animacji. I mamy tak, cieszynki. No to trzeba się zastanowić. Ja kiedyś tutaj przeglądałem te cieszynki, jakie są. I która to była, która mi się podobała? Poczekajcie. Pomnik. Czy to nie było to? Tak, ona jest fajna. Ta mi się podoba, więc przechodzimy sobie dalej. Styl stałych fragmentów. Domyślny, dłonie na biodrach. Myślę, że to jest to, w co pójdziemy. A jeśli chodzi o styl biegania, to co byśmy tutaj zrobili? Też kiedyś to przeglądałem. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, raczej nie. Co tam jeszcze jest? Kapitan? Nie, to na pewno nie. O, weźmy zwinnego napastnika. To do nas pasuje, tak mi się wydaje. Więc słuchajcie, wszystko tutaj już mamy dobrane. Więc przechodzimy dalej. No i teraz bardzo ważna rzecz, czyli wybór klubu. Skoro przeprowadzamy się ze Stanów Zjednoczonych do Polski, no to zaczynamy w Polsce. I pomyślałem sobie, że fajnym klubem na początek będzie zespół z Gdańska, czyli Lechia Gdańsk. Tutaj zaczniemy. Ten nasz piłkarz Nicholas James, ustalmy sobie, że właśnie z Gdańska pochodzi jego mama. Powiedzmy, że jego mama jest Polką. I on tutaj do rodzinnego miasta wraca.
I tutaj rozpoczyna swoją piłkarską karierę. Też całkiem fajne stroje ma Lechia Gdańsk w tej FIFA, jak tak teraz patrzę. Więc co? Po prostu sobie ten klub wybieramy i tutaj to wszystko zaczniemy. Jeśli chodzi o trudność, to zastanawiałem się, czy wybrać zawodowca, czy klasę światową. FIFA sama dostosowała mi poziom zawodowiec jako dobry do moich umiejętności, bo ja nie gram w FIFA jakoś wybitnie. Ale myślę, że spróbujemy sobie to zrobić na klasie światowej i zobaczymy, jak to będzie szło. Ja nie chcę tego poziomu trudności z czasem zmieniać. Chciałbym zostać na tym, który od początku sobie ustalimy. Na zawodowcu myślę, że byłoby mimo wszystko troszeczkę za łatwo i ta kariera mogłaby się układać nam zbyt pięknie. A chodzi też o to, żeby czasami było ciężko, bo wtedy jest realistycznie i jest ciekawie. Jeśli chodzi o długość połowy, to ustawiam to sobie na 6 minut. Tutaj włączone, tutaj luźne, tutaj włączone. Ok, więc wszystko już mamy dogadane i przechodzimy sobie po prostu dalej i zaczynamy tą karierę zawodnika, której nie ukrywam, jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak wam się spodoba, jak wam się to będzie oglądało, no i też jak mi się będzie tą karierę grało, bo to jest jednak coś zupełnie innego niż kariera menadżera. Nazwiemy to sobie po prostu zawodnik. Ok, tworzymy ten tryb. No i mamy tutaj pierwszą scenkę powitalną. Jesteśmy nowym piłkarzem w tej drużynie. Właściwie nie tyle nowym, co po prostu piłkarzem, który awansował ze szkółki do zespołu seniorskiego. I to jest nasze pierwsze spotkanie z zespołem seniorskim. Chłopaki, podejdźcie! Pewnie widzicie tu kilka nowych twarzy. Dzisiaj stawiają pierwsze kroki, by zostać w drużynie na stałe. To całkiem spore wyzwanie. Okej, okay, fajnie, że mamy tutaj ten dialog. Całkiem ciekawy. Pierwszy raz to widzę, powiem szczerze, bo nie sprawdzałem tego dialogu, tej scenki w FIFA 23. Zobaczmy, co tutaj jeszcze się będzie działo. Twoja decyzja. Okej, okay. Czy to tyle? To tyle. Fajnie, fajnie, że zrobili coś takiego. Że taką mamy scenkę wprowadzenia. No i tak, przywitaj się z kolegami. Okej, okay, przechodzimy do tego od razu. I teraz co my tutaj wybierzemy? Mamy tak, powiedz wszystkim, że jesteś gotów. Zamieść post w mediach społecznościowych, w którym rzucisz wyzwanie nowym kolegom. Mają za tobą nadążać albo zejść ci z drogi. Zmotywuj kolegów. Tutaj mamy, napisz na czacie grupowym drużyny, że nie możesz się doczekać wspólnych sukcesów w nadchodzącym sezonie i zaczyna się ciężka praca, czyli przywitaj się ze wszystkimi, ale nie marnuj czasu. Czeka cię mnóstwo pracy, by na stałe wejść do wyjściowego składu. I co byśmy mogli tutaj odpowiedzieć? Myślę, że to. Zmotywuj kolegów, to możemy odpowiedzieć. W ten sposób możemy odpowiedzieć na to pytanie. Właściwie to nie było pytanie, tylko po prostu sposób przywitania. Okej. No ja tutaj wszystko dopiero poznaję, bo to jest tryb dla mnie zupełnie obcy tak naprawdę. I mamy tutaj różne rzeczy do zakupu. Mamy kup trampolinę, okej, to nam daje coś do skoczności, do treningu. Mamy tak, punkty duszy zespołu, punkty wirtuoza i punkty indywidualisty. Z tym wszystkim ja się będę musiał zapoznać. Jak na razie widzimy, że na koncie nie mamy w ogóle pieniędzy, więc to sobie odpuszczamy. Okej, ale tutaj jednak część rzeczy będę pomijał, bo niektóre z tych rzeczy wiem, rozumiem, o co w nich chodzi. Okej, i teraz tak, tutaj mamy te atrybuty, te punkty osobowości i co my właściwie byśmy chcieli tutaj zrobić. Trochę już punktów do duszy zespołu dostaliśmy. I czy my tutaj możemy coś zrobić? Na razie chyba wydaje się, że nie. Więc po prostu przechodzimy sobie dalej. I jesteśmy już w naszym głównym menu. Widzimy naszego zawodnika w koszulce Lechii Gdańsk. Widzimy prezentację. Przejdźmy sobie do tego, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. To jest nasza prezentacja. Tak się tutaj prezentujemy. Ok, więc to jest jasne. No i co ja bym chciał w ogóle zrobić? Przejrzeć troszeczkę, jak to tutaj wygląda wszystko. Mamy rozwój zawodnika, tu mamy osobowość, wiadomości, moją karierę. Mamy zespół, co tutaj możemy sprawdzić. Ok, możemy sprawdzić, jak wygląda cały nasz skład. Zobaczmy, jak to się prezentuje tutaj umiejętnościami. Widzimy, że jesteśmy całkiem utalentowanym juniorem. Co prawda dopiero w wieku 20 lat, więc strasznie późno tutaj trafiamy do tego podstawowego zespołu. Natomiast nasze umiejętności ocenione są tutaj bardzo wysoko. Jesteśmy jednym z trzech najlepszych zawodników w zespole.
Mamy tutaj dużą konkurencję na ataku w postaci Flavio, ale on kończy karierę po sezonie. To jest 37-letni zawodnik, więc wydaje się, że jesteśmy tutaj na dobrej drodze, żeby zostać następcą tego piłkarza. Okej, tutaj moje działania. Co możemy zrobić? Możemy poprosić o wypożyczenie lub zakończyć karierę w tym momencie. Okej. Tutaj mamy kalendarz, statystyki zawodnika innej ligi i konfigurację. Możemy tutaj się edytować. Okej, więc jestem już mniej więcej zapoznany z tym, jak to tutaj wygląda. Zaraz jeszcze przejdziemy do treningu. Mamy turniej przedsezonowy, widzimy. Mamy działania też. No to już zrobiliśmy. Tutaj wszystko wiemy, o co chodzi. Więc możemy sobie to jeszcze przejrzeć, żeby nam te powiadomienia jakby zniknęły. Okej, to jest zrobione. I przechodzimy sobie teraz do treningu i zobaczmy, jak to wszystko tutaj się prezentuje. Ja wam powiem od razu, że ja nie mam zamiaru tych treningów robić normalnie, tylko chcę je po prostu symulować, więc czekam na wasze jakieś podpowiedzi, na komentarze, w jaki sposób najlepiej to robić, bo powiem szczerze, ja kompletnie tych treningów nie ogarniam i tutaj będę potrzebował na pewno jakichś waszych podpowiedzi. Możemy coś zrobić. Od razu wszystko z trudnego poziomu biorę, bo nie wiem, czy to będzie najlepsze, czy nie. Dobra, bierzemy jeszcze tutaj ćwiczenie trzecie. Jak widzicie, cały czas mam problem z tą myszką, że coś tutaj nie działa tak, jak powinno. Okej, i weźmy sobie może trening kontrataków, więc mamy różne treningi. Przechodzimy do ich symulacji i zobaczmy, jak się ocena u trenera poprawi. Okej, to nas nie interesuje. Troszeczkę widzieliśmy, że poszło to do przodu, więc fajnie. Okej, i teraz tak, co my byśmy mogli tutaj zrobić? Mamy 6 dostępnych punktów. Okej, więc weźmy to, co tutaj jest. Tutaj też, czemu nie? No tak jak mówię, liczę na to, że w komentarzach troszeczkę mi tutaj podpowiecie, co ewentualnie mogę zrobić, w jakim kierunku się rozwijać i tak dalej, bo ja po raz pierwszy mam z tym wszystkim tak naprawdę styczność, więc zobaczmy jeszcze, z czym mamy do czynienia tutaj. Tutaj mamy tak, złodziej bramek, cechę i pościg. Weźmy sobie to, jeśli możemy, ale chyba nie możemy tego zrobić. A nie, dobra, możemy w ten sposób. Okej, dobra, więc to mamy, to sobie wybieramy. Przechodzimy dalej. No i lecimy dalej, zobaczymy, czy jakieś wiadomości otrzymamy. Na razie nic się nie dzieje. Okej, widzę, że troszeczkę nam spadła ta ocena w oczach trenera. Prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że trening już powinniśmy zrobić kolejny. Więc dodajemy sobie tutaj po raz kolejny różne ćwiczenia. Możemy dodać po raz kolejny to ćwiczenie. Lecimy z kolejnym. Może coś tutaj przy podaniach byśmy ogarnęli, więc na przykład niech to będzie to, minięcia i dośrodkowania. I ostatnie ćwiczenie to niech będzie coś ze strzelania. I to może będzie mocny strzał. Ok, więc weźmy te ćwiczenia, symulujemy, tak jest. I widzimy, że bardzo ładnie nam tutaj ta ocena skoczyła. Dobra, więc to mamy załatwione. I przechodzimy sobie do pierwszego meczu. Zastanawiałem się, czy w tym odcinku jeszcze zagrać pierwszy mecz, czy zrobić to dopiero w kolejnym, a ten potraktować tak typowo organizacyjnie. Ale widzę, że ten odcinek nie trwa jeszcze jakoś bardzo długo. My wchodzimy za Flavio w 59 minucie i słuchajcie, zagrajmy sobie. Zagrajmy sobie ten jeden mecz w tym odcinku. Ja troszkę jeszcze poopowiadam wam, jak chciałbym, żeby wyglądała dalej ta kariera. Między innymi chodzi mi o to, że mecze, w których będę brał udział, zazwyczaj nie będę wam ich pokazywał w całości, bo uważam, że to po prostu troszkę nudne może być. No więc nasze pierwsze tutaj ruchy na boisku, zobaczymy, jak nam to pójdzie. No a wracając jeszcze do tych spotkań, no to tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby te mecze wam ucinać, bo ta kariera po prostu, po pierwsze, zrobi się troszkę nudna, jak będę całościowo te mecze pokazywał. A po drugie, to wszystko będzie zbyt długo trwało. Tak uważam, że to będzie zbyt długo trwało. Dlatego te mecze będą zazwyczaj przycinane. Ten pierwszy być może sobie w całości zrobimy, bo tutaj już też nie za dużo czasu zostało. Brawo bramkarz, ale niestety tutaj już się nie udało. No to podanie wcześniej, które było do nas, no to fatalnie się tam zachowaliśmy, nie przyjęliśmy tego podania. Dobra, ale zobaczymy, jak nam będzie szło dalej. To jest moja pierwsza styczność z karierą zawodnika, więc na spokojnie.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Potrzebuję tutaj jeszcze dużo wprawy nabrać na pewno. Dobra, spróbujemy. Super! I od razu taka okazja się nadarza. Ale szkoda, że nie udało się tego strzelić. Bo naprawdę, uwierzcie, ja grać w FIFA to gram bardzo mało. Kariera menadżera, którą widzicie na moim kanale, to są zawsze symulacje. Bo ja uważam, że karierę menadżera powinno się grać na symulacjach. Ja nie lubię grać kariery menadżera na normalnej grze, nie lubię grać tych spotkań. Bo po prostu wolę tą karierę traktować jak taki, wiecie, symulator bycia menadżerem. Wolę mieć wpływ na drużynę właśnie na zasadzie taktyki, formacji, transferów i tak dalej. A gra sprawia, że tak naprawdę liczą się przede wszystkim moje umiejętności gry w FIFA, a nie te menadżerskie. Ale w karierze zawodnika jest zupełnie inaczej. Tutaj uważam, że wręcz powinno się grać normalnie, a nie symulować. No ale w związku z tym ja nie mam zbyt dużego doświadczenia w grze. I tutaj będę musiał jeszcze dużo, dużo postępów zrobić. No więc zobaczymy, jest 71 minuta, trochę jeszcze czasu zostało. Może uda się tutaj jeszcze coś fajnego zorganizować w tym meczu. Ale jak na razie, no nasi przeciwnicy tutaj prowadzą. Okej, i teraz będzie szansa, żeby coś zdziałać. Może ta piłka do mnie trafi? Trafia, ale no w takim trochę niefortunnym momencie niestety. Choć było blisko, żeby tam się urwać obrońcom. Ale troszeczkę zabrakło do tego. Tutaj widzimy odgwizdane przewinienie prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Tak, piłka jest nasza. Tutaj widzimy wytyczną od naszego trenera, że przechodzimy na grę super ofensywną, więc tutaj myślę, że duży pressing trzeba zastosować. No i czekamy, aż ta piłka w jakiś sposób do nas trafi i może jakoś z tego skorzystamy. Spróbujmy tutaj jakoś się dobrze zachować. Okej. Jest wielka szansa teraz, ale zobaczymy, czy ją wykorzystamy. I co ja mogę powiedzieć? Debiut i od razu bramka. Mimo, że ja naprawdę, uwierzcie mi, bardzo mało gram w FIFA. Bardzo mało gram spotkań. W ogóle nie gram przez internet. W ogóle nie gram w Ultimate Team. Jedyne co gram to właśnie ta kariera menadżera, którą oglądacie na moim kanale. I tutaj pierwszy raz od dawna tak naprawdę gram sobie tak po prostu. I od razu jest gol. I to jeszcze na klasie światowej, która bardzo się obawiałem, że to będzie zbyt wysoki poziom dla mnie. Ale wygląda na to, że chyba jednak niekoniecznie. Więc zaczyna się to wszystko pięknie. No i zobaczymy, bo jeszcze 10 minut tego spotkania zostało, więc tutaj jeszcze może się coś ciekawego wydarzyć. Spróbujmy tutaj przejąć tą piłkę. Okej. I super, całkiem udane podanie tutaj wyszło. Wzięliśmy tą piłkę. No niestety, ja chciałem poprosić o podanie w momencie, gdy to podanie już do mnie dotarło. I dlatego niechcący podałem tą piłkę, mimo że nie zamierzałem tego robić. Ale teraz jest okazja, żeby coś fajnego zdziałać. Zobaczymy, jak to się potoczy. Spróbowaliśmy minąć tego piłkarza i było blisko kolejnej bramki. Naprawdę dobrze nam idzie. Naprawdę dobrze nam idzie. Jestem zaskoczony, że aż tak dobrze. Spróbujmy tutaj minąć. Nie udało się niestety, a było blisko, żeby znowu groźną akcję przeprowadzić. Ale dobrze idzie naszemu zespołowi, naprawdę. Jestem zachwycony tym, jak nasz zespół gra. Tutaj na spokojnie spróbujmy coś zdziałać. I słupek, naprawdę. No nie wierzę, było tak blisko, żeby strzelić drugą bramkę w tym meczu. Ale już teraz mogę wam powiedzieć, że wciągam się w tą karierę, bo naprawdę fajnie mi się gra. Oczywiście jeszcze muszę tutaj sporo potrenować, sporo się nauczyć. Też tak jak mówiłem, liczę na dużo waszych podpowiedzi, na to, że pomożecie mi tutaj trochę się oswoić z tą karierą. Okej, tutaj no niestety nie zachowałem się dobrze. No i podchodzę do tego na spokojnie, ale ten dzisiejszy mecz, pierwszy mecz tej kariery upewnił mnie w tym, że to może być naprawdę ciekawa przygoda i mam nadzieję, że wam się ją będzie dobrze oglądało, a mi, że będzie się ją dalej dobrze grało. I słuchajcie, 2-1, druga bramka w naszym wykonaniu, coś pięknego, debiut marzeń. To jest po prostu debiut marzeń, lepszego nie mogliśmy sobie życzyć. Coś pięknego. Tutaj poprosiłem jeszcze o tą piłkę, no to był świetny ruch. No i nasi przeciwnicy tutaj byli bez szans, jeśli chodzi o tą akcję. 90 minuta i Nicolas strzela bramkę.
Fantastyczny debiut w Lechii Gdańsk. Tutaj widzimy zmiana w naszym zespole, okej. No i jestem ciekaw, jak ta nasza kariera będzie się dalej toczyć, również jeśli chodzi o to, co będzie się działo w takiej bardziej odległej przyszłości. Wiecie, do jakich klubów pójdziemy w przyszłości. Tutaj niestety słabo to wyszło z tym podaniem. No jakie będą nasze następne kluby po Lechii, bo tutaj na pewno długo nie będziemy chcieli zostać. Myślę, że Lechia Gdańsk to jest przystanek na pierwszy sezon. Nie będę chciał odchodzić ani tego lata, ani zimą, tylko dopiero po sezonie. Chcę sobie dać jeden sezon w tej naszej polskiej lidze i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No ale piękne jest to, że w naszym debiucie tak świetnie nam poszło. To jest po prostu fantastyczna sprawa. Zobaczmy sobie jeszcze, czy możemy się tutaj jakoś przełączyć. Nie za bardzo chyba. Okej. Więc wydaje mi się, że z tą oceną 7-8 zostaliśmy najlepszym piłkarzem meczu. Na to wygląda. Więc to jest fantastyczna wiadomość. Przechodzimy sobie dalej. No i uważam, że zaczęliśmy tą karierę naprawdę z przytupem. Okej, przechodzimy dalej. No i jestem ciekawy, jak wasze wrażenia po tym pierwszym meczu, ale moje jak najbardziej pozytywne. Więc słuchajcie, zerknijmy sobie jeszcze tylko w kalendarz, jak to się tam układa teraz. Tutaj widzimy kilka jeszcze spotkań towarzyskich, a potem 25 lipca rozpoczniemy już Ekstraklasę od meczu z Radomiakiem u siebie i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc pierwszy wstępny odcinek za nami. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba i jakie ewentualnie macie porady odnośnie tej kariery. No a ja za dzisiejszy odcinek już bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.